A skoro owe dzieci były natury cielesnej, dlatego i on ją przyjął, by przez śmierć dla tejże natury rozbroić moc diabła, który wpędza ludzi w śmierć wieczną i uwolnić żyjących w niewoli szatańskiej od nieustannego strachu przed śmiercią, zarówno doczesną, jak i wieczną. Jezus bowiem nie przyszedł po to, by pomagać aniołom, lecz dzieciom Abrahama. Tak więc, aby się stać miłosiernym i wiarygodnym arcykapłanem w sprawach odnoszących się do Boga i by dokonać przebłagania za grzechy ludu, Jezus musiał całkowicie upodobnić się do ludzi. A dzięki temu, że sam został doświadczony wielkim cierpieniem, to może pomagać innym, którzy przechodzą przez różnego typu doświadczenia. Dziś będzie o słowach z drugiego rozdziału listu do Hebrajczyków. Ale zanim zaczniemy, pomyślmy przez chwilę. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego Jezus, będąc Bogiem, zdecydował się doświadczać ludzkiego życia ze wszystkimi jego konsekwencjami? To trochę jakby prezes wielkiej korporacji postanowił spędzić dzień jako zwykły pracownik. Nie po to, aby tylko pokazać, że coś potrafi, ale by naprawdę zrozumieć, co jego pracownicy przeżywają na co dzień. Czy to abstrakcja? W życiu codziennym rzeczywiście, rzadko spotykane. Fragment listu mówi nam, że Jezus stał się człowiekiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Czy to nie brzmi jak najlepsza misja szpiegowska wszechczasów? Jezus w ludzkiej skórze wkracza na terytorium wroga, by pokonać śmierć od środka. To jak film akcji, ale o wiele bardziej epicki. Ale dlaczego to zrobił? Werset 17 mówi, że stał się on wiernym i miłosiernym arcykapłanem w służbie Bogu. W praktyce oznacza to, że Jezus nie tylko rozwiązał nasze problemy na krzyżu, ale także rozumie je, ponieważ sam kiedyś się z nimi zmagał. Kiedy mówisz, nikt mnie nie rozumie, Jezus odpowiada, a ja to co? To tak, jakbyś poszedł do lekarza, który sam przeszedł podobną chorobę. Gdy mówisz mu o swoim bólu, on z empatią kiwa głową i mówi, tak, miałem to, to bolesne, prawda? Jezus nie jest wyalienowanym bytem, bo jest Bogiem, który zna smak łez, bólu, radości i rozczarowania. Popatrzmy także na życie Jezusa z innej perspektywy. Czy zauważyliście, że pomimo całego cierpienia nie stracił poczucia humoru? Zwróćcie uwagę na jego rozmowy z uczniami. Pełne są mądrości, ale także dowcipu i przekory. Chrystus nie tylko nauczał i cierpiał, lubił się też zabawić przy kielichu wina i dobrze zjeść, co nie uchodziło uwadze jego oponentów. Ale przecież to był człowiek z krwi i kości. W naszym życiu, pełnym wyzwań i trudności, radość, śmiech mogą być jak balsam. Może to nie zawsze zmienia sytuację, ale na pewno może odmienić nasze nastawienie. List do Hebrajczyków przypomina nam, że Jezus zszedł na ziemię, by stać się jednym z nas i pokonać naszego największego wroga – śmierć. Ale zrobił to z miłości, miłosierdzia i ze zrozumieniem dla naszych słabości. W naszych własnych, codziennych potyczkach z życiem pamiętajmy, że mamy sojusznika. To jak przyjaciel, który zna ból porażki, a także smak zwycięstwa. Bo Chrystus zachęca nas do radości, szczególnie w najtrudniejszych chwilach. Niech ten weekend będzie dla Was okazją, by z uśmiechem spojrzeć na trudności, pamiętając, że nie jesteście w nich sami. Amen.